Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Moi drodzy, dzisiaj przeżywam uroczystość Wszystkich Świętych i Kościół jakby kumuluje czy skupia w tej uroczystości życie tych wszystkich, którzy uwierzyli i poszli za Jezusem, którzy swoje życie związali z Chrystusem. I myślę, że jest to też dobra okazja do tego, żeby sobie uświadomić, że to Jezus jest tym, który zbiera. Tak? On jest tym, który zaprasza nas na górę, czyli w tę rzeczywistość spotkania z Bogiem, bo w Piśmie Świętym góra jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem. I tutaj często bibliści nazywają Jezusa nowym Mojżeszem. Tylko że Mojżesz, wchodząc na górę Synaj, tak naprawdę poszedł, aby odebrać z ręki Boga przykazania. Natomiast Jezus tutaj, jako nowy Mojżesz, jest nie tym, który przyjmuje od Boga przykazania, ale jest tym, który ustanawia nowe prawo. I to jest to prawo nowego przymierza, prawo nowego ludu, który on zbiera. I on jakby tutaj pokazuje swoją godność i to, kim on tak naprawdę jest. Że nie jest tylko zwykłym rabbim, nie jest tylko zwykłym nauczycielem, tym, który poucza o prawie, ale jest tym, który to prawo stanowi, a więc jest Bogiem. I to jest jakby pierwszy punkt tej dzisiejszej uroczystości, która otwiera nam oczy na to, że zostaliśmy zaproszeni do wspólnoty z Bogiem. Że Jezus Chrystus, który gromadzi swój lud, bo ewidentnie ta nauka, to jest piąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza i błogosławieństwa są wstępem do tak zwanego kazania na górze. I to kazanie na górze jest konstytucją nowego królestwa, Królestwa Bożego. Myślę, że warto szczególnie do tych trzech rozdziałów, 5, 6, 7 wracać jak najczęściej po to, żeby tam odnajdywać te wskazówki Jezusa, czy tą drogę, którą jest Jezus Chrystus i to w jakiś sposób ja jako chrześcijanin, ja jako katolik mogę żyć Słowem Bożym, do czego mnie Pan Bóg wzywa, do czego mnie zaprasza i co tak naprawdę też mi obiecuje. I dzisiaj zwróćmy uwagę, że te błogosławieństwa, które odczytujemy, one są skierowane tylko i wyłącznie do uczniów Jezusa. Jezus widzi tłumy, te tłumy są gdzieś zgromadzone w pobliżu, ale kiedy wchodzi na górę, to wtedy wokół Niego gromadzą się tylko i wyłącznie Jego najbliżsi uczniowie. A więc ta nauka nie jest skierowana do wszystkich generalnie, tak? Ale ta nauka, ona w jakiś sposób jest zaadresowana do tych wszystkich, którzy postanowili, czy odpowiedzieli na to Boże wezwanie, Boże zaproszenie. I punktem wyjścia dla nas jest to słowo błogosławieni, czyli szczęśliwi. Tylko że bardzo ważne jest zrozumieć, że to słowo szczęśliwi nie oznacza stanu emocjonalnego.
Bardziej chodzi tutaj o takich ludzi, czy ich położenie, że ich położenie stało się szczęśliwe, że akurat znaleźli się w tym miejscu, w takim momencie, w tej historii. Dlaczego? Dlatego, że są świadkami i doświadczają w swoim życiu tej szczególnej interwencji Boga, który przychodzi, żeby ich zbawić. Ale przychodzi ich zbawić w historii ich życia. I tutaj zaczyna Chrystus mówić o błogosławieństwach. Generalnie gdzieś zrodziło mi się takie pragnienie, żeby te błogosławieństwa, jakby zająć się nimi osobno, szczegółowo, bo myślę, że warto ten temat zgłębiać i na tym się skupić. Może kiedyś powstanie jakaś taka seria związana z błogosławieństwami. Myślę, że to będzie bardzo cenne i ważne, i też dla mnie samego to spotkanie z tym słowem jest bardzo istotne. I też jak czytając te komentarze, jakby też odkrywam coś dla siebie szczególnego, ale spróbuję skupić się tylko i wyłącznie na tej dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, że Jezus, mówiąc do swoich uczniów, jakby stawia nas twardo na ziemi wobec problemów tego świata, wobec przemocy, wobec materializmu, wobec ubóstwa, wobec takiego moralnego relatywizmu. No bo widzimy, co się dzieje. Widzimy, że ten świat wokół wydaje się, że się totalnie gubi sam w sobie, że nie odnajduje żadnego wektora odniesienia, jakiegoś punktu odniesienia dla swojego istnienia, dla tego, co jest tak naprawdę prawdziwą wartością. Próbuje definiować na nowo te wartości. Natomiast Chrystus mówi: zobacz, stawiam cię w tym świecie. On często mówi do swoich uczniów, że ja was posyłam jak owce między wilki, tak? Czyli wysyłam was nie po to, żebyście ten świat zmieniali przemocą, ale żebyście zanosili tam mnie, bo ja jestem światłem, ja jestem zbawicielem tego świata. I teraz Jezus mówi: zobaczcie, jesteście w tym świecie, jesteście wobec problemów tego świata, które nas często dotykają, które często przerażają, które sprawiają, że gdzieś katolik, chrześcijanin zadaje sobie pytanie, jakie będzie moje miejsce w tym świecie, czy jakie jest moje miejsce w tym świecie. Jezus mówi, to odwraca troszeczkę rolę, bo mówi: zobacz, jesteś szczęśliwy, jesteś w tej szczęśliwej sytuacji, że ty, będąc w relacji do mnie, jesteś w tej rzeczywistości swojej codzienności. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pójdziesz drogą błogosławieństw, jeżeli będziesz w swoim życiu kierował się moimi błogosławieństwami, to wtedy jakby stwarzasz przestrzeń do mojego działania w twoim życiu. Że dziś już będziesz widział, jak ja przychodzę do ciebie z pokojem, przychodzę, żeby cię wybawić, przychodzę, żeby wyprowadzić cię z jakiejś sytuacji, ale też jednocześnie te wszystkie trudne sytuacje, które przeżywasz, one jakby zakładają to, że kiedyś w przyszłości jakby owocem twojej wierności, wytrwania do końca będzie Królestwo Boże, będzie to nowe życie, będzie wybawienie z tych wszystkich problemów i trudności. Czyli jakby Pan Bóg jest gwarantem tego, że to, co dzisiaj jest twoim brakiem, to, co jest drogą, która bardzo często jest związana też z pewną tajemnicą Bożego działania w nas, bo często to, co jest trudne, przez co przechodzimy w życiu, też nas w jakiś sposób kształtuje, też w jakiś sposób zmusza nas do tego, żebyśmy podjęli wobec tych różnych sytuacji jakąś postawę, żebyśmy nie byli bierni, żebyśmy też jakby starali się wykorzystywać swoje życie po to, aby czynić dobro. Tak? To, co często powtarzał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, że nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Czyli my tak naprawdę może nie mamy jakichś środków nadzwyczajnych typu ogromne pieniądze, jakieś układy, nie wiem, biznesowe, polityczne i tak dalej. Wręcz jakby wydaje się, że ten świat jest przeciwko nam, jesteśmy w kontrze do tego świata, ale jesteśmy w dobrej sytuacji, to co mówi nam Jezus, bo my jesteśmy tymi kanałami, przez które On działa w tym świecie. I więcej jeszcze, bo możemy z tego wywnioskować, że jeżeli my nie idziemy drogą błogosławieństw, jeżeli nie żyjemy nauką chrystusową, to świat na tym traci. Kiedyś święty Jan Chryzostom
w swoim komentarzu do pierwszego listu do Tymoteusza napisał takie słowa. Nie byłoby Helena, gdybyśmy byli chrześcijanami, jak się należy. Gdybyśmy przestrzegali przykazań Chrystusa. Gdybyśmy znosili krzywdy, wyzysk. Gdybyśmy na złorzeczenia odpowiadali błogosławieństwem. Gdybyśmy krzywdzicielom świadczyli dobrodziejstwa. Nikt wtedy nie byłby zezwierzęcony, żeby nie kwapił się do naszej religii, gdyby się tak wszyscy prowadzili. To jest pewna forma wyrzutu, ale też myślę pewnej takiej zachęty do tego, żebyśmy spróbowali zrewidować dziś w tę uroczystość to, czy rzeczywiście ja żyję błogosławieństwami. Czy ja rzeczywiście te błogosławieństwa traktuję jako program na moje życie chrześcijańskie, na moją codzienność. Czy tam odnajduję tę siłę, która pochodzi od Boga i poprzez którą Pan Bóg oddziaływuje nie tylko na moje życie, ale też promieniuje na innych ludzi, bo my mamy być właśnie tymi lampami w tym świecie. Ale żeby być tą lampą, to trzeba zapłonąć Chrystusem samemu. Trzeba samemu, prawda, pozwolić, żeby Bóg zamieszkał w nas na stałe. I to jest zadanie dla mnie przede wszystkim. Ja to słowo odnoszę przede wszystkim do mnie, jako do chrześcijanina, do człowieka, do księdza. I to jest dziś ta uroczystość. Ta cała masa świętych są dla mnie takim motorem, który mnie motywuje do tego, żeby nie tylko pragnąć tej świętości, ale też iść drogą świętości. Bo to jest tak naprawdę bycie z Chrystusem. Bycie z Chrystusem tu, dziś, tu i teraz, które prowadzi do bycia z Chrystusem na wieki, przez wieczność, co oznacza pełnię życia. I tego życzę sobie i Wam z całego serca. Życzę pięknego, wspaniałego dnia i daj Boże, do zobaczenia jutro. Z Bogiem, pa!